Fajnie jest śpiewać piosenki, jak się je pierwszy raz słyszy od 100 lat. No, no dawaj. My się trzymamy razem, bo jest piękna liczba 3. Niech tak już będzie zawsze, świat podwodny, magia my. Wiesz, ja daję koncerty z piosenkami z bajek. Nie tylko z moich, wrzucam też na przykład moje, właśnie na przykład H2O, Wystarczy kropla. Ostatnio pierwszy raz zaśpiewałam po latach na żywo. I tak gdzieś tam powoli wprowadzam te piosenki, więc w pewnym momencie już będzie taki, wiesz, gotowy materiał, już będzie tylko z takimi. Wiesz, tylko ten koncert by trwał piosenki po 30 sekund, więc z czołówkami. No ale H2O na szczęście ma dwie zwrotki, więc spoko. Bo ja mam tajemnicę. Bardzo dużo w ogóle dostaję nagrań, za co dziękuję. I różnych takich ciekawostek. A, zobacz, jak ktoś tam zaśpiewał, nawet jeśli ktoś nie osobiście mi wysyła. I myślę, że nie bez powodu my zostaliśmy do tego wybrani, tak? I zdarzają się świetne też wersje, tylko one są dosyć po czyjemuś, tak? My musimy odwzorować oryginał, jeszcze włożyć w to serce, zrobić każdy dźwięk dokładnie tak, jak jest w oryginale. A w większości, ja już też inaczej trochę podchodzę do tych piosenek. Jeżeli ktoś mi wysyła piosenkę i śpiewa sobie tam swoje dźwięki, to już dla mnie to jest nie... Jakby to ja nie umiem tak ocenić tego nawet. Czy ktoś to fajnie śpiewa, czy nie fajnie. Jakby nie mam zdania, no. Nadjeżdża nowi. Samochód słychać już. Nadjeżdża nowi. Kraina zabawek tuż. Dopiero po latach gdzieś te piosenki zaczęły gdzieś być rozpoznawalne. I właściwie jak rozmawiam z ludźmi, to raczej mnie nie rozpoznają. Dopiero jak pytają, co robię, i ja mówię, że właśnie jestem artystką głosową, dubbingową. A co takiego największego zaśpiewałaś? Albo powiedziałaś, albo zaśpiewałaś. No i ja tam albo nucę, albo mówię to wszystko. Dobra. Krzyczmy więc hurra! Już to witamy, śpiewamy, to radosny czas. Nowi jest wśród nas. Pamiętałam nawet tę przerwę. Pierwsza z tego słuchałam, nie słuchałam tego przed. Generalnie ja zaczynałam w ogóle w dubbingu od piosenek, bo przyjechałam na zastępstwo zaśpiewać jako papuga w serialu, który się nazywał Fraglesy. I właściwie na początku śpiewałam, dopiero później Dorotka Kawęcka poprosiła mnie o jakieś tam zdanie, żebym powiedziała. Także moim ojcem dubbingowym jest Piotrek Gogol, który zapraszał mnie na nagranie, kierownik muzyczny. Mój mały kucyk, mój mały kucyk. Mój mały kucyk, z nim co dnia przyjaźni czuję smak. Mój mały kucyk, kiedy ujrzę go, to pędzę jak wiatr. Wiem, że kucyki pony mają takie fanowskie jakieś grupy. No super, no bardzo fajnie. Ja tam też gram postać jedną. Znaczy nawet kilka chyba. To tak jest, jak się gra jakąś małą rolę, to potem jeszcze tak wcisną. Dobra, to jeszcze tak tutaj, bo ona ma tam dwa zdania. No i akurat potem się okazuje, że gdzieś jestem w obsadzie, mam ja nawet imię i jakby i się okazuje, że gram kilka postaci. Ten dzień jest bardzo wyjątkowy. Od dziecka już marzę wciąż o takim dniu. Będzie dzisiaj mnie wielbił tłum, wszyscy skłonią mi się w pół, a to wszystko tylko kłamstwo i stek bzdur. Był moment, kiedy ja w studiach dubbingowych po prostu spędzałam codziennie po kilka godzin i za każdym razem, i w różnych studiach, wiesz, tylko po tour po studiach, na przykład dziś jestem w czterech studiach raczej. W czterech studiach i po prostu w każdym coś innego i to po prostu mózg nie jest w stanie tego wszystkiego zapamiętać. Przyjaciół przedstawiamy wam, wciąż coś wożą tu i tam. Czerwień, błękit, zieleń, brąz, oto ich kolory są. Poprzez pola, miasta, wsie, gdzieś każdy z wagonami mknie. Kto przyjaciół takich zna, Tomek takich ma.
teraz, odkąd jeszcze mam syna, już ma teraz 5 lat, więc jak ogląda sobie bajki, no to czasami gdzieś tam słyszę mimochodem z daleka, że a, i, a zresztą też słucham piosenka, o ciekawe, kto to zaśpiewał. I sobie sprawdzam. Bardzo tak, a zresztą wiele, wiele poznaję. No wiesz, to myślę, że kwestia już wprawy, ale my słyszymy oryginał, więc musi być i tak, jak śpiewamy, musi być równo z oryginałem. A potem druga osoba, która przychodzi po tej, jak ja na przykład bym nagrała, to ktoś po mnie, na przykład duet, jak śpiewam i ktoś by przyszedł po mnie, to musi już do mnie równać, więc kto pierwszy przyjdzie na nagranie, ten ma pierwszeństwo. A potem już wszyscy muszą do niego równać. Jeszcze kiedyś było tak, już dawno też nie uczestniczyłam w takich nagraniach, ale nagrywaliśmy chórki razem, tak? Czyli w trzy dziewczyny, głównie tam Patrycja Bachora, Kotlarska, przepraszam już teraz, Patrycja Madzia Tul na przykład. Ja taką byłyśmy ekipą, która śpiewa właśnie w takim trio, że nagrywamy po prostu na przykład cały serial Gupiki. Alwin i Wiewiórki, co też fajne, bo my nagrywamy trochę wolniej i potem się to trochę podkręca i ten głos się zmienia na taki chomikowy. Bardzo, bardzo dużo takich seriali, gdzie właśnie bardzo dużo godzin spędziliśmy w studio razem ze sobą i śmiałam się, że swojego czasu byłam piotrkowo-gogolowym takim snajperem, jak on to nazywał, za co mu jestem bardzo wdzięczna, bo wiele, wiele mu zawdzięczam i bardzo, bardzo mu dziękuję z tego tutaj o to miejsce. Piotrusiu, pozdrawiam cię serdecznie. Podróżników czas, to daleki szlak, stopy pierwszy ślad, kilometry tras. Tmusz, wicher, deszcz i mróz, czy jesienny chłód, czy skwar, wyruszają znów w ten dal, do nieznanych wysp ze snu, wciąż za rokiem rok płyną dzień po dniu. To był po prostu taki moment, chyba myślę, że już w pewnym momencie my się też wprawiliśmy w tym, że robiliśmy to sprawnie, szybko i po prostu dobrze, tak? Piotrek nas tam wyćwiczył i trzaskaliśmy te czołówki, no. No ale no czasem tak jest, że a teraz już ktoś inny, prawda, śpiewa te czołówki wszystkie, więc jakby to zależy, no. To są takie fale. Pomoc innym nieś! Od lata aż do zimy. Kiedy obiad jesz, to podziel się z innymi. Pomoc innym nieś! By mieć przyjaciół stu. Pomoc innym nieś, dzień po dniu. Ale wiesz, czego nie, w ogóle nie umieściłaś? Żadnej przemiany Wings. Wings, to znowu my, Wings, a z nami ty. Magię swą miłością, Wings, znów magia tu jest, sny spełniają się. To jest właśnie moc Wings. A ja prawie wszystkie Wingsy, ja i Magda Tul, i jeszcze tam ktoś, przerabiałyśmy wszystkie właściwie, wszystkie te Sirenix, magiczna moc. To te melodie wszystkie pamiętam, tekstów nie, ale pamiętam. Ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra, coś tam piękno mnie. Sirenik super fan nie chodzi i nagle płynę aż po mozach kres. Te melodie są, kurczę, gdzieś tam w mojej głowie i czasami jak... bo jakoś je robiłam chyba, wiesz, kolejny dubel. Ja tam też robiłam chórki często sama. Dobarwiane to oczywiście było jeszcze koleżankami i się tak wymieniałyśmy. Jedno śpiewała, drugie, ale ja akurat bardzo dużo śpiewałam tych przemian. Także śmieszne. Jeśli z nieba chcesz jasną gwiazdę mieć, dostaniesz właśnie mnie. Życzenie twe może spełnić się na fali światła już mgnę. To w ogóle była prześmieszna akcja, bo jak się tylko zaczęła pandemia, jakoś chyba w maju, czy jakoś w maju w zeszłym roku, czyli 2020, musiałam nagrać próbę głosu z domu, bo wszystko było pozamykane, a był casting do zrobienia. No i ja nagrałam właśnie z domu i wygrałam, więc tak śmiesznie, że jeden, jedyny casting z domu i wygrałam. To ja. Oh,
inny raz. To są po prostu musicalowe, wielkie utwory. Więc to też tak myślę, że chyba nie każdy mógłby zaśpiewać to w filmie, bo jednak to wymaga trochę innych, innego podejścia do piosenki. Nawet nie mówię o umiejętnościach, bo pewnie dużo osób ma te dźwięki. Jednak prowadzenie tak frazy, takie wciąganie słuchacza w te melodie i w tę historię jest chyba, myślę, takie... No dla kogoś, kto tego nie robi, mogłoby sprawić problem. Ja wiem, że to ludzi gdzieś tam cieszy i raduje i się coś tam spodoba, akurat wybiorą sobie i tego słuchają w kółko, a my to słyszeliśmy raz, więc jeżeli ktoś mi mówi na przykład o jakimś głosie, że czy pamiętam, jak mówiłam jako tam, nie wiem, jakaś ktoś, a ja tam, wiesz, powiedziałam dwa zdania, więc nie ma takiej szansy. Chyba się znasz, bo to ametyst jest, chociaż powinna mieć i wzrost, i bić. Egzemplarz bardzo złej jakości, jakiś na wodę pic. Pamiętajcie, że my tych piosenek wcześniej nie uczymy się w domu, nie mamy tych materiałów do domu, więc wszystkiego uczymy się na bieżąco w studio. Więc dlatego to tyle też trwa, bo musimy mieć czas na to, żeby przyswoić ten materiał. Nie mam sił, by słuchać, szczerze dosyć już mam tych dziecinnych bajek, bo nie wierzę, żeby tam gdzieś był magiczny pył. Zdarza się tak czasami, że ja muszę za kogoś na przykład zaśpiewać, bo się okazuje, że gra już tam któryś sezon serialu i nagle ta postać ma piosenkę, a się okazuje, że aktorka, która nie potrafi śpiewać, musi to zrobić, ale jednak sama też wierzę, że jakby nie, to nie o to chodzi, że tu się mamy obrażać czy coś, tylko musi to za nią zrobić ktoś, kto jest po prostu wokalistą. Przecież nie chcesz, żeby wszystko było dobrze. To śmiertelna nuda. Tak, życie to jest spektakl bez dwóch zdań, niekończący, zmieniający się. Na szczęście ja w ogóle mam coś takiego, że jest niewiele nas, osób, które i śpiewają, i grają. Taka dosłownie garstka ludzi, którzy i to robią, ale również czasami też śpiewam za kogoś. Także nie ma tak, że tylko... I to nie jest zupełnie nic dla mnie nowego. Odszukaj je, one zrobią resztę. Pamięć to jest magia morga. Nawet wtedy, kiedy coś umyka jest. Muszę trochę tam posłuchać, jak ona mówi, żeby troszeczkę to jednak... Tutaj jest taka troszkę bardziej trudna sprawa, bo nie tylko oryginał mi tutaj wchodzi, tylko muszę jakoś przynajmniej około podobnie być właśnie podobna do tej polskiej też aktorki. Prawdziwą magię Morgan, dawne echa ślą. Na pewno najdłużej i najbardziej dłubałyśmy z Agnieszką Tomicką w Krainie Lodu, no żeby była idealna, nie? Więc jakby... ale to jest tak piękny materiał, że nawet nie męczy. Pomóc chcesz, lecz lepiej iść. Tak jestem sama, ale wolna też. Więc odejdź, jeśli chcesz bezpieczna już za późno jest, za późno na co jest. Już o tym dawno każdy wie, o czym każdy wie. Arendel wciąż sypie, 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 sypie śnieg. Te akurat, które wybrałaś, piosenki, są takimi trochę hitami. Akurat w moim wykonaniu się udało takich parę piosenek, które się gdzieś tam potem rozprzestrzeniły po prostu po domostwach w Polsce. Ja się czasem śmieję, że jeżeli ma ktoś dzieci, to prawdopodobnie u niego goszczę codziennie w domu, więc bardzo mi miło, że jestem u was w domostwach. I często te moje piosenki są pierwszymi hitami tych dzieci, więc mam te moc na pewno. Jest gdzieś w czołówce tych, które dziewczynki i zresztą myślę, chłopcy też zaczynają śpiewać, więc albo podoba im się jakaś piosenka i to jest taki pierwszy hit. Nie zrobię kroku w tył, nie spojrzę nigdy wstecz. Mam tę moc,
Nie ma chyba typu. Na pewno, że wysoko. O, jak wysoko ta łaska zaśpiewa. No tak, no tak jakoś wrzucono mnie do takiego worka wysokich piosenek. Wiesz co, ja po prostu chyba mam taki tembr głosu. Gdzieś coś chyba, gdzieś tam takiego klika i taki, wiesz, jakieś alikwoty, jak to się nazywa profesjonalnie, które działają właśnie na te w mózgu takie te, które dają ciarki. Pozdrawiam was i dziękuję wam bardzo, że oglądacie kanał Natalii i że jesteście po prostu fanami naszymi wszystkich nas, bo to jest dla nas bardzo ważne, że jednak robimy to dla kogoś, nie tylko dla siebie. Także pozdrawiam was serdecznie. I kolegów też pozdrawiam. Pa!